Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Ruby sprzedaje lemoniadę. Świetny pomysł, Ruby. Stoisko z lemoniadą pozwoli nam zebrać pieniądze na wycieczkę skautek do zoo. Dziękuję, Luizo. Wszyscy lubią lemoniadę. Zrobimy jej dużo i będziemy sprzedawać po 5 centów za szklankę. Naprawdę myślisz, że ludzie zapłacą tyle za lemoniadę? Jeśli tylko jej spróbują. Zrobimy ją według sekretnego przepisu mojej babci. Potrzebny nam będzie dzban z wodą. Dodamy wyciśnięte cytryny i cukier, nie za dużo. Tyle wystarczy. Teraz wszystko wymieszamy. Nie zapomnij o lodzie, musi być chłodna. Teraz dodam specjalną przyprawę. Listek mięty z ogródka babci. To już wszystko? Możemy spróbować, ale tylko odrobinkę. To lemoniada na sprzedaż, pamiętaj. Ach, bardzo orzeźwiająca. Przepyszna. Przepyszna. Nie, Max. Nie zrobiłyśmy tej lemoniady dla nas. Skoro już mamy lemoniadę, potrzebne nam duże pudło, żeby zrobić stoisko. Wiem, gdzie możemy je znaleźć. Idziemy do szopy poszukać dużego pudła. Nie ruszaj lemoniady. Drewniana skrzynia będzie idealna na stoisko z lemoniadą. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo, alarm. Max? Przepyszna. To nie jest lemoniada dla nas, braciszku. Jest na sprzedaż, rozumiesz? Naleśniki z mrówkami i żołędziami? Obrzydliwe! Widziałaś kiedyś takie stoisko z lemoniadą? Czegoś tu brakuje. Już wiem! Lemoniada po 5 centów. Teraz pozostaje nam tylko zaczekać na klientów. Ciekawe, kto będzie naszym pierwszym klientem. Przepyszna! Ta lemoniada jest tylko na sprzedaż. Musisz ją kupić. Nie możesz kupić lemoniady za naleśniki z mrówkami i żołędziami. Musisz zapłacić 5 centów. Jeśli nie zapłacisz, nie dostaniesz lemoniady. Weź sobie sok z lodówki. Cześć, Max. Cześć, Ruby. Cześć, Luizo. W co się dzisiaj bawicie? Wcale się nie bawimy, pani Królisiewicz. Zbieramy pieniądze na wycieczkę skautek do zoo. Lemoniada jest po 5 centów. Świetnie się składa. Właśnie myślałam o tym, że chętnie napiłabym się świeżutkiej, chłodnej lemoniady. Czy to listek mięty? Tak. Przepyszna. Powiem o tym moim znajomym. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Słyszałaś to, Ruby? Pani Królisiewicz powie wszystkim swoim znajomym. Zaraz sprzedamy lemoniadę. Gdybyś miał swoje stoisko, też mógłbyś zarabiać pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma za co. Zapraszamy. Proszę powiedzieć o nas znajomym.
robisz, Max? Przepyszne. Stoisko z naleśnikami nikt nie kupi naleśników z mrówkami i żołędziami. Witajcie, dziewczynki. Co dzisiaj sprzedajecie? Witaj, Rosalindo. Sprzedajemy lemoniadę według przepisu babci. Po 5 centów za szklankę. Co za okazja. Chyba się skuszę. Przepyszna. Naprawdę umiecie trafić w gust klienta. Cześć, Max. A ty co dziś sprzedajesz? Przepyszne. Ojej. Nie mam ochoty, dziękuję. Pan Królisiewicz. Cześć, Rubi. Cześć, Luizo. Pani Królikiewicz powiedziała mi o waszej przepysznej lemoniadzie. Jedna dla mnie i jedna dla mojego dziecka. Dwie lemoniady? Już się robi. Bobasowi smakuje wasza lemoniada. Mnie też. O, a to co? Max też ma stoisko. Zobaczmy, jakie smakołyki sprzedaje. Przepyszne. Ojej. Nie, dziękuję, Max. Tak mi przykro. Zdaje się, że nikt nie chce twoich naleśników. O, co tu się dzieje? Babcia! Czy ktoś wie, gdzie mogę dostać szklankę orzeźwiającej lemoniady? Właśnie tutaj. Po 5 centów za szklankę. Przepyszna. Sama bym pewnie lepszej nie zrobiła. A teraz z przyjemnością przekąsiłabym co nieco. Może takiego pysznego naleśnika z mrówkami i żołędziami? Przepyszne. Spójrz, Luizo, mamy jeszcze jednego klienta. Podaj temu panu szklankę lemoniady. Będzie panu smakowała. Proszę bardzo. Przepyszna. Wyprzedaż. Raz, dwa, trzy. Myślisz, że ten stół będzie wystarczająco duży? Mam nadzieję, Luizo. Dobrze, wszystko gotowe. O, cześć, Max. Luiza i ja organizujemy wyprzedaż. Czy wiesz, co to takiego, braciszku? Chodzi o to, żeby sprzedać niepotrzebne rzeczy. Przyniesiemy wszystkie stare zabawki i ubrania i sprzedamy je. Pieniądze, które zarobimy, przeznaczymy na wycieczkę skautek. Możesz pomóc, jeśli chcesz. Powinniśmy wyjąć wszystko z szafy. Potem zdecydujesz, co chcesz zatrzymać, a co chcesz sprzedać. To bardzo dobry pomysł, Luizo. Połóżmy to na podłodze i podzielmy na dwa stosy. Tu będzie stos chcę zatrzymać, a tutaj stos chcę sprzedać. Dobrze? Bardzo się cieszę, że mi pomagasz, Luizo. Niesforny loczek i mała wróżka na pewno nie trafią na stos chcę sprzedać. To moje ulubienice. Zatrzymam je. A co zrobisz z tą żabą? Z księciem? Wiesz, nie bawię się nim za często. Połóż go na stos chcę sprzedać. Pinokio zostaje. Zatrzymasz torebkę i buty? Nie. Co my tu jeszcze mamy? Szczeniaczek trafi na stos, chce? Mieszasz posortowane rzeczy! Zatrzymać! Nie, Max, nie możesz zatrzymać księcia. Mam zamiar go sprzedać, braciszku. Możesz zanieść te rzeczy na dwór, na nasze stoisko. Dobry pomysł, Ruby! Proszę, weź to i połóż na stole, dobrze? A zanim wrócisz, przygotujemy więcej rzeczy na sprzedaż, dobrze?
Chcesz to? Nie, raczej nie. Max! Prosiłam, żebyś zaniósł te rzeczy na stoisko. Zatrzymać? Nie, Max. Chcesz tę sukienkę, Ruby? Jest za mała, nie. Na 7 instrumentach jednocześnie. A pamiętasz, kiedy ostatnio się nią bawiłaś? Sprzedać! Dobrze, że wróciłeś. Jest kilka rzeczy do wyniesienia, Max. Bardzo nam pomagasz, wiesz? Zatrzymać? O nie, braciszku, małpkę też sprzedamy. Jeśli nie chcesz nam pomóc, poradzimy sobie. Zabierz je na dół, tak jak tamte zabawki. Dobrze, Max? Dziękuję. Jest już sporo rzeczy. Na pewno. Wyobrażam sobie ten zastawiony stół. Zarobimy dość pieniędzy na wycieczkę skautek. O, przyszedłeś po następne rzeczy, tak? Bardzo dziękuję, Max. Prawie skończyłyśmy. Poukładajmy rzeczy ze stosu. Chcę zatrzymać. Potem zejdziemy na dół i poukładamy towar na stoisku. Mamy tak dużo rzeczy, że mogą nie zmieścić się na jednym stole. Zarobimy. I uzbieramy dość pieniędzy, żeby pojechać na wycieczkę skautek. Wiem, gdzie jest drugi stół, gdyby był potrzebny. Gdzie się podziały wszystkie rzeczy, które Max zniósł na dół? Było ich o wiele więcej. I gdzie jest Max? A to co? Max, co ty tu robisz? Zatrzymać. Nie możesz zatrzymać tych zabawek. Naprawdę musimy je sprzedać, żeby zdobyć pieniądze na wycieczkę. Ojej, a co tu się dzieje? Cześć, babciu. Urządzamy wyprzedaż, żeby zebrać pieniądze na wycieczkę skautek. Widzę na waszym stoisku dużo naprawdę ładnych zabawek. Tak, są bardzo ładne i niedrogie. Wiecie co? Podoba mi się ta żaba. To żabi książę, tylko 50 centów. I ten uroczy mały pies? To jest szczeniaczek, kosztuje 30 centów. I ten śmieszny kowboj na koniu? I grająca małpka? I kaczuszka? Razem płacisz 2 dolary, babciu. Dziękuję bardzo, dziewczynki. Pomożesz mi zanieść zakupy do domu, Max? Babciu, co chcesz zrobić z tymi zabawkami? Zatrzymać! Do widzenia! Magiczne sztuczki. Do
Dobrze, jaką sztuczkę zrobimy najpierw? Spróbujmy. Może tę. O, będzie nam potrzebny ochotnik z widowni. Max! Zgodzisz się być ochotnikiem z widowni, braciszku? Chcemy poćwiczyć magiczne sztuczki. Możesz nam pomóc. Siedź tu spokojnie, dopóki nie poproszę ochotnika z widowni, dobrze? Max! Nie dotykaj magicznej skrzyni. Tylko iluzjoniści wiedzą, jak się z nią obchodzić. Przecież miałeś być naszym widzem. Siedź tu, dopóki cię nie wezwiemy, dobrze, Max? Wspaniała i niesamowita Ruby zaprezentują pierwszą sztuczkę. Czy możemy prosić ochotnika z widowni? Max! Miałeś być ochotnikiem. Tędy proszę. Znalazłam ochotnika, Ruby. O, witaj, młody człowieku. Powiedz, dobrze mnie słyszysz? To zadziwiające. Bardzo trudno coś usłyszeć z czymś takim w uchu. Ta-dam! Jak? Prawdziwy magik nigdy nie zdradza, na czym polega sztuczka. To magia. Możesz wrócić na miejsce. Dziękuję. Wypróbujmy sztuczkę z mlekiem. Dobrze. Nie, 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 nie wolno tam wchodzić. Teraz zajmij swoje miejsce na widowni i poczekaj, aż cię wezwiemy. Dobrze, Max? Jesteś gotowa, Luizo? Dziękuję, Ruby. Jak Państwo widzą, mam tutaj zwykłą, najzwyklejszą gazetę. Zwinęłam ją w taki sposób, że mogę przez nią spojrzeć. Co dalej? Poproś ochotnika z widowni. Dobrze. Czy mogę prosić ochotnika z widowni? Dziękuję, młodzieńcze. Mógłbyś podtrzymać tę gazetę? Teraz proszę o uwagę. Wleję do środka cały dzbanek mleka, nie rozlewając ani jednej kropli. Jesteś gotowy, Max? To znaczy, młodzieńcze? Ta-dam! Jak? Niestety. Już ci mówiłam, Max. Magicy nie zdradzają swoich sekretów. Chodź. Pokażemy ci następną sztuczkę. Ruby, co takiego Max ma na brodzie? Co? O, Max, zdaje się, że pobrudziłeś się sokiem. Jest tu trochę soku. Zetrę go tym, dobrze? Chwileczkę, co to? Ta-dam! Jak? To jest magia, Max! Byłaś świetna, Ruby. Myślisz, że uda nam się sztuczka ze znikaniem? Cóż, magiczna skrzynia jest przygotowana. Spróbujmy! Pamiętaj, musimy postępować zgodnie z instrukcją. Jasne! Dobrze, wszystko gotowe.
Panie i panowie! Gdzie jest Max? Nie mam pojęcia. Może wszedł do skrzyni? Bardzo go interesowała. Poszukajmy go. Nie, tutaj go nie ma. Sprawdźmy z tyłu. Nie, tutaj też go nie ma. Jesteś pewna, że nie schował się w skrzyni? Nie było go tam. Sama sprawdź. Masz rację. Nie ma go tu. Teraz nie mamy publiczności. Po co wam publiczność? Babcia! Przygotowujemy się do konkursu talentów. Dobrze, że przyszłaś zobaczyć sztuczkę ze znikaniem. Ona kończy nasz występ. Uwielbiam sztuczki ze znikaniem. Tu, babciu. A teraz Luiza wspaniała i niesamowita Ruby zapraszają państwa na wielki finał. Niesamowitą sztuczkę ze znikaniem. Na oczach wszystkich sprawię, że Luiza zniknie w tej oto magicznej skrzyni. Nie mogę się doczekać. Poproszę Luizę, żeby otworzyła drzwi i weszła do skrzyni, a potem wypowiem magiczne zaklęcie i puknę w skrzynię 3 razy. O tak. Max! Jaka wspaniała sztuczka! A skąd ty się tam wziąłeś? Magia! Walentynka Maxa. Walentynki, walentynki, czy będziesz moją walentynką? A, wspaniale! To jest prześliczne. Dziękuję, Luizo. Jak to dobrze mieć dużo przyjaciół. Każdemu z nich zrobimy walentynkę. Walentynka? Nie, Max. Jesteś za mały, żeby używać nożyczek. Spójrz, twój wóz strażacki ma pilne wezwanie. Łap go! Dla kogo jest ta walentynka, Ruby? Przygotowuję ją specjalnie dla skautki Walerii. Przykleiłam na niej złotą odznakę, widzisz? O, ja robię dla skautki Walerii cukrową walentynkę. Pyszności! Walentynka! Dobrze, Max, ty też możesz zrobić walentynkę, tylko nie wolno ci używać nożyczek. Usiądź! Masz tu kawałek papieru i taśmę klejącą. Możesz zrobić walentynkę dla babci. Powinieneś używać kleju. Wiesz co? Mam dla ciebie bardzo odpowiedzialne zadanie. Potrzebny nam ktoś, kto wrzuci wszystkie nasze kartki do skrzynki. Możesz to zrobić? Walentynka? Przygotowuję teraz walentynkę z 3 rodzajami cukierków dla skautki Marty. Miętowe serduszka, truskawkowe kuleczki i czerwone landrynki. Uwielbiam miętówki. A to dla kogo?
Nie powiem, sama się przekonasz. Walentynka. Zaraz, Max. Weź te kartki i wrzuć je do skrzynki na listy. Skautce Marcie spodoba się ta cukierkowa walentynka, Ruby. Dziękuję. Przewiążę ją śliczną złotą wstążką. To mój ulubiony kolor. Dasz mi kawałek do mojej walentynki? Jasne. Walentynka. Chwileczkę, Max. Najpierw musisz to wysłać. Nie mogę się doczekać, kiedy dam walentynkę babci. Nałożę tu troszeczkę kleju, a potem dookoła kartki przykleję muszelki. Babcia i ja uwielbiamy muszelki, zwłaszcza różowe. Czy mogę prosić o muszelkę do mojej walentynki? Pewnie. Och, Max! Spójrz, co znalazłam. Mam dla ciebie wiśniową ciągutkę. Zjedz ją, a my w tym czasie dokończymy nasze walentynki. Nie, nie, tak się nie robi walentynek, Max. Walentynka. Cześć, Max, w samą porę. Daj mi ten list. Ojej, cały jest oblepiony wiśniową ciągutką. Założę się, że to walentynka dla twojej babci. Zaraz ją dostarczę. Dom babci jest niedaleko. Przesyłka specjalna. Max, co za miła niespodzianka. Właśnie miałam zamiar iść do was z ciastem, które upiekłam. Walentynka. Dla mnie? Pyszna wiśniowa ciągutka, moja ulubiona. Użyjemy jej, żeby pięknie udekorować ciasto, które dla was przygotowałam. Teraz możemy powiedzieć, że zrobiliśmy je razem. Twojej babci na pewno spodoba się ta walentynka, Ruby. Dziękuję, Luizo. Szczęśliwych walentynek, Ruby! Zrobiłam ją z rzeczy, które lubisz. Cudowna! Szczęśliwych walentynek, Luizo! Zrobiłam ją wcześniej, żebyś miała niespodziankę. Dziękuję, Ruby. Bardzo lubię niespodzianki. Babcia! Szczęśliwych walentynek, babciu! Dziękuję, Ruby. Uwielbiam różowe muszelki. Tak, wiem. Co to? Max jest za mały, żeby używać nożyczek i kleju, więc nie mógł zrobić walentynki. Czyżby? Walentynka! Ojej! Latawiec Ruby. Dobrze. Brakuje tylko jednej rzeczy. Cześć, Max. Muszę przykleić ogon do latawca i będzie już gotowy do lotu. Latać. No właśnie. Latawiec nie może latać bez ogona. Uczyłam się o tym. Latać. O nie, Max. Jesteś
jesteś jeszcze za mały, żeby puszczać latawca. Latać. Chodź, Max. Popatrz. Tu jest twój wspaniały zielony samolot. Lubisz go nakręcać i patrzeć, jak lata. Pobaw się nim, a ja spróbuję puścić mojego latawca. Wszystkie rogi są przymocowane do ramy. Ogon jest solidnie przywiązany, a sznurek nawinięty na szpulkę. Teraz już mogę... latać! Nie, Max, chcę puszczać latawca sama. Myślałam, że bawisz się swoim zielonym samolotem. O, masz dużo innych latających zabawek. Na przykład ty. Twój wspaniały interkontynentalny prom. Pobaw się nim, a ja puszczę latawca. Teraz wystarczy tylko szybko biec, a latawiec na pewno złapie wiatr. Z taką dziurą twój prom nie będzie latał. A co powiesz na to, Max? Twoja ulubiona super szybka rakieta. Proszę, pobaw się nią, a ja idę puszczać latawca. Pójdę na plac zabaw, tam będę mieć dużo miejsca do biegania. Kosmiczna rakieta gotowa do lotu. 5, 4, 3, 2, 1. Start! Houston, mamy problem. Świetnie, łapie wiatr. Latać! Max, nie teraz. W końcu udało mi się puścić latawca. Latać. No dobrze, Max. Poszukamy czegoś. Masz dzisiaj takiego samego pecha jak ja. Pobaw się swoim zdalnie sterowanym helikopterem. Przecież bardzo go lubisz. Puszczę jeszcze raz latawca, dopóki jest wiatr. Dobrze. Tym razem na pewno mi się uda, choćby nie wiem co. Szybciej, szybciej. Musi się udać. Leć, latawcu, leć. Leci, udało się. Jaki on piękny. Thank you.
czekolada. O nie, tylko nie na drzewo. O nie. Trzyma się z daleka od mojego latawca. Zaplątał się w gałęzie. O! Nie mogę patrzeć. Helikopter to zrobił? Leciał. Dziękuję, braciszku. Super króliczek. Ścigając się z czasem, super króliczek wkroczył do akcji. Na ratunek! Ostrożnie, Max, potrąciłeś mnie. Przygotowałam jedzenie na piknik z Luizą. Rosalia mi pomagała. Bardzo lubisz pikniki, prawda, Rosalio? Tak jak ja. Potrzebny nam obrus do rozłożenia na trawie. Ten świetnie się nada na piknik. Jak myślisz, Rosalio? Max, nie tak szybko! I tak oto po raz kolejny super króliczek ocalił świat. Na pikniku można poczytać. Gdy chcesz mieć siły, dość jajko zjeść. Twoja audycja się skończyła, Max. Teraz znowu możesz być zwykłym króliczkiem. Musisz się przebrać na piknik z Luizą. Zapakuję jeszcze kilka rzeczy do naszego koszyka. Świeci słońce, więc potrzebny nam krem z filtrem. Max! Wezmę lornetkę. Przyda się do obserwowania rzadkich gatunków ptaków. Nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek. Super króliczek! Przestań się już bawić w super króliczka, Max. Chodź, jesteśmy umówieni z Luizą w parku. Rosalia i ja zrobiłyśmy pyszne kanapki z sałatą. Zaraz, zaraz. Gdzie się podziała Rosalia? To dziwne. Była tu przed chwilą. Max, widziałeś gdzieś może Rosalię? Niech pomyślę. Wzięłam książkę z półki. Super króliczek! Och, Max, musisz mi pomóc. Rosalia gdzieś się zgubiła. Poszukajmy jej. Super króliczek! Dobry pomysł, Max. Pewnie została na górze.
Sprawdź u siebie, a ja poszukam tu. Gdzie jesteś, Rosalio? Aha, w szufladzie. O, witaj, mała wróżko. Widziałaś tu gdzieś Rosalię? No, tak myślałam. Nagły wypadek, nagły wypadek. Max? Nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek. Max! Gdzie on jest? O! Nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek, nagły wypadek. Miałam nadzieję, że mi pomożesz. Rosalia nigdy nie zniknęła na tak długo. Zaczynam się martwić. Rosalio! Tutaj się schowałaś. Nie, to państwo kwak. Dzień dobry, mówiący misiu. Cześć. A ty, ślimaku, skąd się tutaj wziąłeś? Ojej. Och, cześć, złotowłosa. Pewnie ty też nie widziałaś Rosalii, prawda? Max, udało ci się znaleźć? O co chodzi, Max? Super króliczek! Wiesz co, Max? Prawdziwy superbohater uratowałby biedną małą laleczkę, prawda? Rosalia potrzebuje pomocy. Nie poddam się, dopóki jej nie znajdę. Pamiętam, że była tutaj, ale jej nie ma. Super króliczek! Oczywiście! Rosalia i ja robiłyśmy w kuchni kanapki. Rosalio, tak się cieszę! Sprawdzę na dworze. Uratowałeś ją, Max. Zachowałeś się jak super króliczek. I po raz kolejny super króliczek ocalił świat. Już wkrótce usłyszycie o kolejnej przygodzie super króliczka. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kabęcka, dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kabęcka, dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch.